Kochane orły z dalekiej Bawarii, przesyłam najserdeczniejsze, z głębi serca płynące życzenia na jubileusz grupy modlitewnej Orły. 20 lat minęło, wierzyć się nie chcę. Pamiętam ten moment, bo byłem, tak mogę powiedzieć, byłem przy narodzeniu tej grupy. Byłem z tymi świetnymi, kapitalnymi, pierwszymi świadkami, którzy szukali czegoś więcej, którzy zdobyli się na odwagę, aby w dalekim Westerwald znaleźć dom, który będzie domem spotkań, domem modlitwy, gdzie będziemy mogli się czuć jak u siebie, gdzie będziemy czuli tę obecność Chrystusa. Pozdrawiam w sposób szczególny tych pierwszych świadków nadziei, tych pierwszych orłów. Pamiętam ich twarze, pamiętam ich imiona, ale boję się, że kogoś zapomnę, więc powiem, że tym pierwszym liderem był Szymon. Niezapomniany moment. Pamiętam tą piękną współpracę także i z Darkiem. Był takim kapitalnym liderem, tak samo jak Szymon umiał prowadzić ludzi. Ale każdy orzeł, każdy, nawet najmłodszy, przeżywał fascynację tą grupą. I pamiętam, kiedy, jak bardzo drżało mi serce, kiedy włączałem do wspólnoty grupy modlitewnej Orły nowych członków. Kiedy trzeba było wymówić ich imię, oni mówili: ja jestem, oto jestem, poślij mnie. 20 lat, tylu posłanych, tylu zaproszonych. Podziwiam was i cieszę się, że ta grupa dalej tak pięknie żyje. Tutaj z Bawarii, z Bad Neustadt, przesłałam wam pozdrowienia z tego pustego kościoła, bo akurat pandemia ma swoje wielkie żniwo. Ale popatrzcie, jest tutaj taka Golgota. W Wielki Piątek były tutaj kamienie, tylko gołe, szare, zimne. A w niedzielę zmartwychwstania ta Golgota stała się taka bujna, pełna życia, pełna nadziei. A więc myśląc o przyszłości orłów, myślę, że wy jesteście taką nadzieją w tym czasie, kiedy jest tyle beznadziejności. Bądźcie sobą, latajcie wysoko. Szybujcie wysoko. Bądźcie świadkami nadziei, gdziekolwiek Chrystus was potrzebuje. W waszych wspólnotach i parafiach, w waszych rodzinach. Słyszę tyle dobrego o waszej pracy. Niektóre orły już wypłynęły nawet poza granice Niemiec. Jak pięknie było spotkać orły w pracy misyjnej w Burundi i w Ruandzie. W projekcie Abana Baseka, aby przywrócić uśmiech dzieciom. Kapitalne momenty. Nie spodziewałem się tego, że pewnego dnia, po 20 latach, będę spotykał orły na kontynencie afrykańskim. Dzisiaj chciałbym być z wami. I w niedzielę, białą niedzielę, chciałbym być z wami, ale będę z wami mocą modlitwy. Jestem z wami, bo kto raz zobaczył, jak cudowną rzeczą jest wysoko fruwać w imię Chrystusa, modlić się, trwać na czuwaniu, ten nigdy nie pozbawi się tej mocy i dlatego liczę na to, że w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będziemy także o godzinie 15 w Godzinie Miłosierdzia razem. Przyrzekam wam, że będę o was myślał i za was się modlę. Niech Pan Bóg wam błogosławi, tym dzisiejszym świadkom nadziei i tym wszystkim, którzy mogą sobie powiedzieć: byłem i jestem orłem. Chrystus mnie zaprosił. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Przyjaciele, drogie orły, pamiętacie to gniazdo, gdzie spotykaliśmy się przez prawie 9 lat. Biegnę myślą i sercem do tamtych chwil, do tamtego domu, do tamtych łąk zielonych. Dzisiaj jestem tutaj, też wśród
zielonej łąki w Kolonii, w naszym ogrodzie klasztornym, gdzie obecnie mieszkam, żyję, pracuję, modlę się i o Was myślę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Szczególnie dzisiaj, w ten Wasz jubileusz, to już 20 lat, kiedy jesteście modlitewną grupą, kiedy jesteście wspólnotą, która cały czas rośnie i coraz wyżej szybuje. I za to chwała Panu. Kiedy wracam myślą i sercem do tamtych czasów, do tamtych spotkań, to tak staje mi przed oczyma rzesza tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżała do Konkordii, i jak film przesuwają mi się postacie, osoby, które głęboko zapadły w moim sercu. Ogromnie cieszę się z tego, że to, co tam powstało, co tam zaczęło wzrastać, ta przyjaźń, znajomość, ten kontakt z Wami, ta łączność, że to dalej istnieje. Tutaj w Kolonii będąc, mam to szczęście, że spotykam wielu orłów, spotykam już rodziny orłów i że mogę dalej z Wami się widzieć. Byłoby pięknie, gdybyśmy mogli dzisiaj wspólnie w Konkordii świętować. Ale Pan Bóg tak chciał, że inaczej ten jubileusz świętujemy. Świętujemy go, będąc w łączności modlitewnej. Drogie orły, ja będę z Wami na pewno bardzo blisko teraz w tą niedzielę, w ten cały weekend. Będziemy razem. Bo przecież Pan Bóg nas łączy, łączą nas i chyba te same pragnienia. I kiedy teraz, tutaj w Kolonii, pracuję w parafii niemieckiej, zwłaszcza wśród dzieci, ale zwłaszcza też wśród młodzieży, to tak często patrząc na moją młodzież, spędzając z nimi chwilę, myślę o Was. I nieraz tak bardzo pragnę, żeby i ta młodzież też tak poszybowała wysoko i nie bała się patrzeć w niebo, patrzeć w górę, gdzie pociąga Chrystus. Cieszę się, że taką młodzież poznałam jak Wy. Cieszę się z tego, że mogłam być w Konkordii w tym czasie, kiedy wzrastaliście, ale że dalej słyszę od tych, którzy tutaj do Kolonii przybywają, że dalej pięknie się rozwijacie. Nieraz pytam o Was. Nieraz zaglądam na Waszą stronę internetową, żeby dowiedzieć się, co u Was słychać. I chwała Panu za to, że ciągle Duch Święty wzbudza Was nowe pragnienia. Dlatego nie bójcie się marzyć. Nie bójcie się mieć nowych pragnień. Teraz w tym trudnym czasie, kiedy wszystko jakoś inaczej się układa, inaczej wygląda, inaczej wyglądają nawet Wasze spotkania orłów. W tym czasie również Pan Bóg stawia przed nami chyba większe wymagania. Dlatego również teraz nie bójcie się mieć marzeń i nie bójcie się odpowiadać Chrystusowi na Jego wyzwania. Kiedy myślałam o tym spotkaniu, o tym jubileuszu 20-lecia Waszej grupy, to tak jak rozpoczęłam to przemówienie krótkie do Was piosenką "Tylko orły szybują nad grają", myślami byłam również w Polsce, zwłaszcza tam, gdzie w tym roku przeżywać, jeśli Pan pozwoli, przeżywać będziemy beatyfikację Sługi Bożego i za niedługo już błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To właśnie on zapisał te słowa. Tylko orły szybują wysoko. I szukając słów, żeby wyrazić Wam moje gorące życzenia z okazji Waszego jubileuszu, sięgam do tekstu prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści. Nie lękają się wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość Kościoła i Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, poszybują wysoko. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów.
Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazaniem drogi. W ramionach jasnogórskiej Pani, Waszej najlepszej Matki i Królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła. Szczęść Boże Wam na tą drogę. Obiecuję moją modlitwę i łączymy się razem w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza w godzinie koronki. I wspólnie zaśpiewamy Jezu, ufam Tobie. Szczęść Wam Boże!